Cześć dziewczyny, dziś podejmuję temat nieprzemyślanych zakupów. Skąd się biorą i co zrobić, aby ich uniknąć albo je zdiagnozować, zdefiniować, zobaczyć jak one wyglądają u Ciebie i jaki mają odcień u Ciebie. Zdradzę Ci takich 6 tematów, które właśnie wpływają na to, że posiadasz ubrania w szafie, które niekoniecznie pasują do reszty albo po prostu zabierają przestrzeń w Twojej szafie. Zapraszam. Pierwszy aspekt to emocje. Emocje przejawiają się w każdej dziedzinie naszego życia, również w tej zakupowej części. I to już zostało udowodnione, że kobiety kupują emocjami. Nawet przygotowując się do tego materiału, zastanawiałam się, jakie są reklamy perfum damskich. Tam się dużo dzieje, tam jest dużo emocji. Kobieta tutaj się całuje, tutaj już się nienawidzą z mężczyzną. Jest to nacechowane bardzo emocjonalnie, tutaj silna, pewna siebie kobieta przemierza Paryż, a z drugiej strony w reklamie innej ma swojego partnera i z nim spędza cały czas i mają różne przygody. A w perfumach męskich jakby nie mogę sobie przypomnieć, która marka by wzbudziła jakieś we mnie większe emocje. Nawet myślę, nie masz tak dużo reklam męskich perfum. Może są. Poprawcie mnie, bo ostatnio nie oglądam prawie w ogóle telewizji. Natomiast jeśli te reklamy są, to faktycznie one są dla odkrywcy, dla artysty, kierowane w ten sposób dla sportowca. Tam raczej nie ma pokazanych emocji, bo mężczyźni po prostu emocjami aż tak nie kupują. I te emocje mają również wpływ na nasze decyzje zakupowe. Na przykład, kiedy jesteś zadowolona, dostałaś awans w pracy i to jest takie wow i chcesz sobie sprawić radość, teraz idziesz na zakupy. Zwykle to jest też tak, że nie patrzymy wtedy na cenę. O, to nam się podoba, a cena taka, ale co tam, bierzemy. I super, jeśli jesteś świadoma swojego stylu i faktycznie jest to rzecz, która świetnie się wpisuje w tą szafę. Gorzej, kiedy jest to rzecz, która będzie pasowała może do jednego zestawu, może do dwóch, jest zakupiona pod wpływem impulsu, emocji, może trendów, może manekinów w sklepie, może namowy przyjaciółki, może namowy pani ekspedientki. No i tutaj już ta rzecz może zajmować przestrzeń w Twojej szafie i być nie aż tak wykorzystana, jakbyś tego chciała. Z kolei w drugą stronę, kiedy mamy zły humor i chcemy sobie go poprawić, idziemy na zakupy i już kupujemy, co tylko leży. No i to też nie jest odpowiedni moment na zakupy, bo właśnie one nie będą takie świadome. No chyba, że faktycznie zrobiłaś inwentaryzację swojej szafy, masz listę zakupów i się faktycznie trzymasz. I nawet w takich złych, trudnych dla Ciebie chwilach, kiedy chcesz się pocieszyć, sięgasz na tą listę zakupów i wybierasz jak coś, to właśnie element z niej. No to wtedy to jak najbardziej ma sens i jak najbardziej jest ok. Natomiast takie właśnie nieprzemyślane zakupy pod wpływem impulsu, emocji często mogą być po prostu nietrafione na dłuższą metę. Drugim tematem jest dzień naszego cyklu, drogie panie. To nie jest takie oczywiste. Bardziej jest to oczywiste, kiedy faktycznie idziemy na zakupy. I w te dni, jeśli masz wybrać jakąś sukienkę na uroczystość, być może garsonkę albo garnitur do nowej pracy, no to będzie Ci go ciężko wybrać. Ponieważ wtedy mamy ochotę, żeby nam było ciepło i wygodnie. Więc tutaj absolutnie żadne niedopasowane ubranie nam nie wchodzi w grę, bo we wszystkim będziemy się po prostu czuły źle. Już nie mówiąc o niektórych kobiet, te wahania rozmiarów mogą wystąpić, kiedy coś jest dopasowane super, mija ten czas i już jest zbyt luźne. Więc jeśli masz ochotę na zakupy, w te dni, bo tak lubisz, nie masz wtedy może akurat właśnie czas, to miej świadomość, że to nie jest czas na kupowanie obcisłych rzeczy, bo po prostu będzie Ci ciężko wybrać. To jest czas na kupowanie właśnie wygodnych, miękkich, ciepłych ubrań, sweterków. Więc jeśli na Twojej liście są sweterki, to myślę, że jak pójdziesz właśnie w te dni na zakup takiego sweterka,
no to wybierzesz ten najbardziej mięciuzi, najbardziej kochany. Natomiast kiedy te dni miną, ty jesteś już taka wesoła, szczęśliwa i możesz sobie odkryć ramiona i super się czujesz w dopasowanych, sexy ubraniach i tak dalej, no to wtedy jest dobry czas właśnie na zakupy spódnic, sukienek, garniturów, czegoś bardziej bliżej ciała, koszul. Bo jak najbardziej koszula może być wygodna, no ale w te dni oczekujemy czegoś więcej. Czegoś typu jakaś dresówka, dres, dzianina. No a już w pozostałe dni jak najbardziej możemy kupować faktycznie świadomie to, co nam się podoba. I warto o tym wiedzieć po to, żeby to nie nasze hormony podejmowały decyzję zakupową, tylko żebyśmy miały jednak nad tym choć troszkę kontroli. Kolejny temat, już trzeci, to brak znajomości Twojego stylu. I z tym coraz częściej się spotykam z moimi klientkami, które mają ciężko powiedzieć, jaki jest ich styl. To znaczy, nie wymagam tego oczywiście, żeby one już o tym wiedziały, że mój styl to boho, mój styl to glamour. Ale chodzi o to, czy on jest bardziej w kierunku minimalistycznym, czy w kierunku jakiejś konkretnej postaci, gwiazdy, albo może po prostu aktorki, czy jakiejś postaci z konkretnego filmu. Ciężko te kobiety mają mi odpowiedzieć na to pytanie. No i wtedy za pomocą już konkretnego wywiadu o tym, jak ona chce być postrzegana, jak ona się czuje, co ona chce sobą pokazać, jakie, co w sobie lubi i tak dalej. Ja jestem w stanie faktycznie skroić na miarę ten jej indywidualny styl. Natomiast jeśli sama nie wiesz, co Ci do końca pasuje, nie wiesz, co byś chciała, jak byś chciała być postrzegana, no to mogą się przytrafić takie właśnie przypadkowe ubrania, które tutaj trochę koloru, bo chciałaś się rozweselić, ale okazuje się, że tobie nie jest dobrze w tym kolorze i w ogóle w tym ubraniu na przykład nie chodzisz. I to ubranie zabiera po prostu przestrzeń twojej szafy. Wydaje się, że ona jest napakowana ubraniami, ale tak naprawdę ty nie masz w czym wyjść, no bo cały czas jest to testowanie i jaki jest mój sposób na to, to właśnie praca ze stylistką, ewentualnie praca nad sobą, w sensie przeglądanie magazynów modowych, przeglądanie Instagrama i obserwacja, który styl mi się podoba, co tutaj, jaki jest punkt styczny, czy to jest właśnie minimalizm i takie monochromatyczne kolory, stonowane, biel, czerń, szarość, beż, i w tę stronę idę, czy coś bardziej szalonego, czy bardziej na druki kwiatowe, czy bardziej takie geometryczne, czy w ogóle same gładkie ubrania, tylko okraszone jakimś kolorem intensywnym. I wtedy, jak już ty się zorientujesz, co jest, co jak wygląda, co tobie się podoba z tej całości, wielości różnych opcji, to będzie ci dużo prościej już wybierać konkretne rzeczy z wieszaków. Ja też nagrałam o stylach webinar. O każdym z 14 styli opowiedziałam, jak on wygląda, czym się charakteryzuje. I klientki mówią, że faktycznie jest to przydatne i już wiedzą, czemu niektóre rzeczy są w ich szafie, ale nie pasują do innych stylizacji, przez co ich po prostu nie noszą. Także link do zamówienia tego webinaru będzie w opisie tego filmu, a ja już przechodzę dalej. Czwarty temat to brak znajomości marek, które odpowiadają Twoim oczekiwaniom. To się często zdarza, kiedy przechodzimy z jednej roli życiowej w drugą. I ja tutaj opowiem mój przykład, kiedy na początku studiów uwielbiałam markę New Look. Ona już wyszła z Polski, już jej nie ma, natomiast wtedy ją po prostu uwielbiałam i specjalnie, bo ja studiowałam w Krakowie, przyjeżdżałam do Katowic na weekend i oglądałam te rzeczy w tym sklepie. Byłam po prostu zauroczona i wszystko mi się podobało. I buty. I no, ja pamiętam do dzisiaj rozkład tego sklepu, tak? Gdzie co było porozmieszane. Lubiłam stamtąd rzeczy. Nie miałam ich dużo, bo wtedy to były wyższe ceny po prostu jak na mój portfel studencki. Natomiast po kilku latach, już pod koniec mojego czasu studiowania, ja tam wchodziłam i nie mogłam kompletnie nic znaleźć. I robiłam co miesiąc z każdą nową kolekcją kolejne podejście i kompletnie mi nic się nie podobało. Ja byłam w szoku, przecież to był mój ulubiony sklep, ja wiedziałam, że jak tam pojadę, do niego wejdę, to na pewno coś wybiorę, a tutaj dzwonk. I oczywiście można to tłumaczyć zmianą na przykład szefostwa,
w danej marce, zmianą projektantów, dostawców i tak dalej, że po prostu te projekty już nie wzbudzały we mnie wow, takiego efektu. Mogło się bardzo dużo pozmieniać. Zresztą tak jak w każdej marce. Albo, jest właśnie druga strona medalu, ja już wyrosłam z tych propozycji tej marki, bo one były dla mnie dobre na tamten czas. Trochę nastolatkowo-studencki, a już później, kiedy stałam się, już kończyłam studia, stawałam się osobą pracującą, nie odpowiadały mi kompletnie. Ta jakość, te kolory, te rozwiązania, w ogóle totalny rozjazd. I tak też może być u Ciebie, kiedy korzystałaś się z marek, że tak powiem, nastolatkowych, bo to jest po prostu duży kontrast między nimi, więc zacznę od nich. No a teraz jako pani prawnik, pani na aplikacji, chciałabyś super garnitur. No i w Stradivariusie, Bershka znajdziesz coś bardzo modowego, niekoniecznie takiego super skrojonego, biznesowego. No i gdzie szukać? I moje klientki czasem już mówią, że w tych sklepach to nic nie ma, ale one po prostu korzystają nie z tych sklepów, w których znalazłyby odpowiednie dla siebie ubrania, a po prostu o tym nie wiedzą. Więc dla przykładu taka pani na aplikacji, przyszła pani prawnik, może skorzystać z Zary, oczywiście w zależności od budżetu, albo iść do Lavardu, albo iść do Taranko. I w każdym z tych sklepów znajdzie kompletnie coś innego, znaczy garnitur, ale on będzie leżał kompletnie inaczej. Także myślę, że to też jest taka częsta bolączka tych nieprzemyślanych zakupów, kiedy klient po prostu nie wie, nie ma jakiejś swojej ulubionej marki, w której by znalazł rzeczy odpowiednie dla niego. Dla przykładu kolejnego, na przykład, ja w Sinsay kompletnie nie znajdę dla siebie rozmiaru, bo on jest adresowany dla młodych dziewczyn, które mają konkretne kształty, konkretne rozmiary. Ja się absolutnie w tamtą L-kę, czy nawet XL-kę, w spodnie szczególnie nie ma opcji, że się wbije, a w Zarze mam M-kę, czasem nawet S-kę. Więc każda marka ma swojego klienta docelowego, swoją sylwetkę i jeśli się w nią nie wpisujemy, no to właśnie wtedy mogą powstać frustracje, że w tych sklepach nic nie ma, albo przytyłam i same duże rozmiary noszę, albo same małe, albo wszystko wisi, albo wszystko jest zbyt opięte. Także warto czasem wyjść z tej strefy swojego komfortu i zobaczyć, co to jest za sklep ten obok. Piąty temat to zakupy okazyjne. Na okazję. Na kolację z kontrahentem, na wyjście do teatru, na wesele do bliskiej osoby, czyli potrzebujesz sukienkę. I to są ubrania tylko i wyłącznie na jedną okazję. Albo na występ w telewizji, albo cokolwiek innego. I jasne, fajnie, warto dobrze wyglądać. Natomiast powiem Wam, że jednak najlepiej sprawdzają się zestawy sprawdzone. Czyli nawet jeśli coś kupisz na daną okazję, warto to przetestować, usiąść, przejść się, pochodzić chociaż cały jeden dzień, żeby poznać to ubranie, żeby po prostu nie sprawiło psikusa w ten dany dzień. Na przykład siadając, rozcięcie na spódnicy się zbyt podnieść czy cokolwiek. To są takie banały, ale warto po prostu to sprawdzić wcześniej i nie kupić i od razu jako pierwsze odciąć metkę, ubrać się i iść. Na to ważne dla nas wyjście, tylko właśnie przetestować. Natomiast takie rzeczy zwykle, jeśli na przykład potrzebujemy garnitur, a w nim w ogóle nie chodzimy, to on będzie nam tutaj miejsce w szafie zabierał. Niekoniecznie możemy w nim chodzić, więc może rozwiązaniem lepszym jest sama marynarka, którą później możesz założyć do jeansów i jakieś inne spodnie materiałowe, chino. Oczywiście jeśli jest wymagany garnitur, no to faktycznie trzeba go kupić. To wtedy zwracaj uwagę, żeby można go było rozgrupować, czyli spodnie również będą pasować do t-shirtu i do trampek, które później wykorzystasz, a marynarka spokojnie będzie mogła zostać założona na przykład z jeansami. No i oczywiście, jaki ty masz budżet, czy możesz sobie pozwolić na to, żeby faktycznie takie okazyjne ubrania wisiały w szafie i te okazje masz co jakiś czas, faktycznie ci się będą przydawać? Czy to jest naprawdę taki mega jednorazowy zakup, który no później możliwe, że nie wykorzystasz? Więc to wszystko w zależności. Zawsze oczywiście możesz ubrania wypożyczyć albo
pożyczyć od bliskiej osoby, której styl tobie się podoba i w którym ubraniu byś się widziała właśnie na tą rozmowę. Myślę, że to będzie i przyjemniejsze dla twojego portfela, a także dla planety i dla twojej szafy, bo przecież przestrzeń i miejsce w twojej szafie jest bardzo ważne i cenne. Warto by go nie zajmowały niepotrzebne ubrania, które mogą tę przestrzeń zajmować i właśnie budzić wrażenie, że masz pełną szafę, kiedy niekoniecznie z łatwością przychodzi ci wybieranie stylizacji. Ostatnia już, szósteczka, to okazje cenowe. Która z nas ich nie lubi? Są świetne i ja też lubię, jak mogę coś kupić w niższej cenie. Natomiast często obserwuję, że w okresie wyprzedaży idziemy na zakupy, patrzę cena, duża zniżka, biorę do przymierzalni. Albo już to kupuję. Bo kiedyś mi się tam przyda ten czarny t-shirt. Chociaż w czerni nie chodzę, ale jest taka cena, że go biorę. To będzie najwyżej po domu. No, nie ma tak, bo jeśli w czymś nie chodzisz, nie czujesz się i tak dalej, to nawet po domu warto się jednak fajnie czuć, a nie żeby to było tam po domu, czy na działkę, czy coś. Ja to odwracam. Czyli lubię chodzić oczywiście na wyprzedaże, na zakupy, szczególnie ze sobą, żeby coś fajnego też móc ustrzelić, ale najpierw podchodzę od tej drugiej strony, czyli jeśli mi się coś podoba kolorystycznie, fasonowo, przymierzam i mi leży, patrzę na cenę i zniszcza, super, wtedy biorę, ale nie odwrotnie, patrząc na cenę, że jest super niska, za ciepły ten czerwony odcień, ale taka cena to biorę. No niekoniecznie, bo nie będziesz finalnie zadowolona po prostu z tego zakupu, bo coś później może ci nie pasować, czy ty możesz się niekoniecznie dobrze czuć właśnie w takim odcieniu kolorystycznym albo w danym fasonie. No i to też będzie rzecz, która zamieszka w twojej szafie, ale nie będzie użyteczna. Jeśli już o analizie kolorystycznej mówimy i o kolorach, to zapraszam Cię na film właśnie o analizie kolorystycznej, gdzie pokazuję, jak możesz sama siebie zbadać i swój typ i kolory, które Ci pasują na podstawie tych ubrań, które już posiadasz w domu. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Jestem ciekawa, co Ty myślisz na temat właśnie tych punktów, czy zdarzyły Ci się nieprzemyślane zakupy i takie zakupowe łupy. Co to było w Twoim przypadku? Daj mi znać w komentarzu. A już Ci bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki! Pa!